wiewiórki i bobry. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam was na obejrzenie tego, co dzisiaj zgotował nam los. Będzie kilka stałych fragmentów, no i trochę chaosu, co tam dzień przyniesie. Jeśli macie chwilkę wolną, będzie mi miło bardzo, jeśli spędzicie ją z nami. Johnny jadą na plac zabaw. A trafił mi się straszny nieogar znowuż. Pasapowiec nie potrafił trafić tutaj przez 15 minut. Krąży dookoła. Papa, kochanie! Miłej zabawy! Miłej zabawy na ślizgawce. Cześć! Pa! Pa! No, a kot oczywiście polasł na drugą stronę. Nie wiem, czy to widać tam przez pasapa. Tutaj ruch się zrobił teraz i... Papa! I to bezpieczne nie jest. Kot, do domu mi wracaj, szybciutko. Już, kotek. Dziewczyny pojechały na plac zabaw. Today. Ja idę do sklepu kupić limonki. O. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Muszę spotkać się całe wory wywalone jabłek. Jabłek, które są uszkodzone, których oni już nie sprzedadzą, a które perfekcyjnie nadają się do tego, żeby zrobić z nich ocet jabłkowy. Muszę tu podejść. Jutro się spróbować złapać z nimi. Limonki. Żeby sobie do herbaty wcisnąć, bo już mi tak ten naturalny smak troszeczkę... Za dużo piję tej herbaty chyba, swoją drogą. Ale z limonką będzie zdrowsza. Cześć, witajcie w Słucharze Codziennym, czyli Czas na Kwas. Dzisiaj można powiedzieć, że was rozpieszczę, bo będzie króciutko. Także nie będziecie musieli się długo męczyć. Przechodzę do rzeczy. 2 krótkie dowcipy. Sala sądowa, rozprawa, prokurator. Wnoszę o otwarcie okna. Uchylam. To taki z wokandy był żarcik. Tak. No dobrze, drugi. Krecik i Jerzyk wybrali się na włam. Postanowili oskubać domek myśliwski. Zakradli się do środka, po ciemku. Krecik i Jerzyk szukają, macają po ciemku, fanty różne. No Krecikowi idzie doskonale, Jerzyk też nie najgorzej. Krecik tych fantów nazbierał troszkę więcej. No w każdym razie szukają, cały czas coś tam wynajdują. W którymś momencie Krecik namacał lufę, flinty. Tak zagląda, tak namacał. Tą główkę wkłada do środka, do lufy. W tym samym czasie Jerzyk namacał kolbę od tejże flinty. No, nie muszę tłumaczyć, co się stało. Namacał również spust, nacisnął go, puch, wywaliła flinta, wypaliła. Krecikowi urwało głowę, padł na ziemię, leży w konwulsjach, cały się trzęsie. Jerzyk podchodzi tam do niego, namacuje go i tak czuje pod rączkami, to ciało tak wibruje. On mówi: Krecik, ty się tak nie śmiej, ja prawie ogłuchłem. Dziękuję. To do zobaczenia następnym razem. Bywają takie sytuacje, kiedy nawet żywność potrafi zaskoczyć. Ja tu mam grzyb. To jest taki lokalny grzyb. Nie byłoby w nim nic niespotykanego, gdyby nie fakt, że to jest twarz. Groot z Obrońców Galaktyki. Defenders of the Galaxy. Groot. Więc to tak smakuje Groot. I jak kotek? Dobre. Miam, miam. Dobre, nie. Let's take it outside. Zabierzemy to, niech ci będzie wygodnie. Proszę bardzo, kontynuuj. Nie tu, Maciu, tak. Proszę bardzo, znowu proszę, chcesz loda? Tu. Siłam loda. Siłaki. Były? No dobra. Nie, papierka to nie jest, chuj. Kot świrek. Tak wygląda krajobraz po bitwie, czyli po zabawie dzieci. Przyjechało kuzyn Sharon z żoną i z synkiem. Baby, how old is it? 3.5 years. Okay. Jest o ponad rok starszy od Juny. Ale wzrostowo, no nie, troszkę wyższy. No i tutaj właśnie szaleństwo się odbywało. I teraz... Ale czemu krzyczysz? Niby krzyczy, niby się denerwuje, ale tak naprawdę bardzo lubi się bawić. I chodzi cały czas za nim. Uważaj na główkę. Gdzie jesteś? Właśnie. Tarn poszła do salonu zrobić sobie paznokcie. Taka pora lunchowa się zbliża, nie ukrywam. Trochę głodny jestem, no ale zaczekam na Tarn z jedzeniem. Ale w międzyczasie tak zwanym przygotujemy fasolkę. Long green bean, czyli fasola. To jest taka bardzo podobna do naszej fasolki szparagowej, tylko w wersjach długich. Oczywiście potnę to na mniejsze kawałki. Tak jak z fasolką szparagową, obetne końcówki, ale tutaj nie ma problemu z łykiem. To się bez problemu je, czy nie trzeba tego po bokach wyciągać. Wrzucę, ugotuję, a potem zrobię taki sosik do tego czosnkowy na patelni. Johnny! I sobie zjemy jako przekąseczkę, zanim przyjdzie ta rąk. A tu proszę, moment, było słońce i zaczynamy się. Jednej chwili. I to spory wiatr jeszcze do tego, który zacina nam w głąb. Trochę cofnę. No pięknie, pięknie. To będzie ta rąk wracała. Chyba weźmie pasata. Dziękuś, siadaj, jak ci zrobię szybko jedzonko, dobra? To ja szybko robię jedzenie, także przepraszam. Tak, tak, pada trochę, co? Trochę pada. Sos. Ostatecznie przygotowałem taki sos na bazie miodu i czosnku z sosem sojowym, także jest słodko-słonawy. Nie jest to pikantne, jedna pikanteria to z czosnku, ale czosnek jest ugotowany, także jakby ugotowany razem z fasolką, w związku z czym stracił na swojej mocy. Troszeczkę smak za to przeszedł na groszek. Jest lekko chrupiący, ale nie twardy, po prostu się nie rozpada w ustach. Więc jest super. Może troszkę bardziej słony powinien być. Ale to zawsze łatwo nadrobić. Tam nie wiem, czy widać taki ciemny kolor. To jest właśnie miód gryczany z czosnkiem, sosem sojowym. O. Przekąska zdrowa. Młoda też ma. Ale poszła. Aha, wygoniła kota. No dobra. Kochanie, chodź zjeść. Juni. Juni, chodź. Chodź zjeść. Tam. Zjemy trochę. Chodź. Jedziemy teraz na busa. Jedziemy do Koh Kongu. Taka sytuacja dzisiaj z samego rana nastąpiła i że musieliśmy wszystko zerwać się z łóżka. Mieliśmy godzinę na to, żeby się spakować i dotrzeć właśnie na busa. Mamy jeszcze 10 minut, żeby go złapać. I musimy jechać, więc jakby tutaj nam się plany wszystkie pozmieniały. Musieliśmy zostać wszystko tak jak jest, tylko żeśmy kotu nasypali żarcia, wodę. Wysłaliśmy wysłaliśmy taksówką klucze do mieszkania do Pawła i Kasi. No i jedziemy teraz. Sytuacja nagła i pilna, rodzinna. Tak, więc jedziemy. Także końcówka dzisiejszego odcinka to będzie bus i nasza podróż, a kolejny odcinek zaczniemy już w Koh Kongu pewnie. Okej, dobra, jesteśmy już, właśnie przyjechał nasz bus. W trzech słowach, no, żeby tutaj wyjaśnić jakby co się dzieje. Wczoraj dostaliśmy informację z Koh Kongu, że wujek Tarong, czyli brat rodzony jej taty oraz football uncle, tak zwany James Bond, którego poznaliście, parokrotnie był tam na moich filmach, została zdiagnozowana u niego jakby już ostatnie stadium niewydolności wątroby. No i że ratuje go tylko przeszczep. Przeszczepu oczywiście nikt mu nie zrobi. W związku z czym no, lekarze dali mu do 24 godziny życia. I to było wczoraj. Dzisiaj rano dzwonił ojciec z samego rana do Tarong. No, że to dzisiaj pewnie będzie już tam raczej, to tak wygląda. W związku z tym Football Uncle już ruszył z samego rana busem, a my teraz 10:30 rano ruszamy kolejnym. Jedziemy z nadzieją, że jeszcze uda się z wujkiem zobaczyć. No i tyle, no tu nie ma co mówić, to jest sytuacja losowa. Zostawiliśmy wszystko, mieszkanie tak jak było. Niepozmywane, nieposłane łóżka, no po prostu żeśmy wylecieli tylko z domu, żeby zdążyć. No nie, to jednak nie jest to nasz bus. Byłoby zbyt pięknie, gdyby było punktualnie. Także nasz dopiero ma przyjechać. Kiedy? Niedługo. Ostatecznie jest tak, że kierowca przesunął trochę fotel, więc mam miejsce na kolana, tak żeby normalnie jechać. Zamiast dwóch foteli mamy 3. I zaraz ruszamy. Nieplanowany postój. Nasz kierowca nie czuł się najlepiej. Zadzwonił do firmy i po drodze zatrzymał się i wymienili kierowcę. Mamy nowego kierowcę teraz. 1,5 godziny zajęło nam wyjechanie z Phnom Penh, z obrębu Phnom Penh, miasta. Takie korki. Także spodziewam się, że będziemy wieczorem dopiero. Postój na stacji benzynowej to doskonała okazja do tego, żeby oczywiście nabrać paliwa do baku, ale jednocześnie trochę innych płynów się pozbyć. Co też uczyniłem. Większy komfort jazdy gwarantowany. Zaraz ruszamy dalej. No, już stąd widać, że kierunek, w którym się wybieramy, a zatem Koh Kong, za górami, za lasami, może być mocno deszczowo. Tam już jest znacznie bardziej pochmurnie niż było w Phnom Penh. No zobaczcie. Nasz minibus. Jakby ktoś chciał zobaczyć ceny, bardzo proszę. Mamy benzynę 92 i 99. 92 3,60, 99 3,80. Tak mniej więcej 4 zł. No. A to wyżej to chyba jest gaz. Nie, no może ropa. To jest ropa chyba. Prawie 3000 za diesla. Słabo to logistycznie rozegrali, bo raptem 2 minuty po postoju na stacji benzynowej zatrzymaliśmy się w tym miejscu, gdzie można coś zjeść. No i skorzystać z łazienki. Powinno to być trochę bardziej rozstrzelone na tylugodzinnej trasie. Ale co zrobić? Także Tarong kupiła pomelą. Właśnie wcinają sobie i zaraz ruszamy w dalszą drogę. A to ci niespodzianka. No i tutaj właśnie w tym miejscu powiedzieli, że zmieniamy busa. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarza, w związku z czym... My blanket? Your what? My... No, I have not. And you have it? No, I have not. No. Także... It's in here. No trudno, nie przejdziesz, nie zaszkodzi. Także będzie nowy bus. Jest znowu, znaczy jest sport, także większy. Może będzie bardziej komfortowo. Ważne, żeby było szybko i skutecznie, bezpiecznie do domu. Z najnowszych informacji podobno tam ten bus, którym żeśmy jechali pierwotnie, coś ma z silnikiem i dlatego wymienili na ten. Także mamy trzeciego kierowcę w ciągu jednej podróży i drugiego busa. Nie najgorszy wynik jak na jedną podróż. Podróż za jeden uśmiech. Taką czapę ma, bo zimno. Nie koniec relacji, bo właśnie wracamy w stronę Phnom Penh, żeby zatankować na stacji benzynowej wcześniej, a w tym busie nie działa klimatyzacja. Nie działa klimatyzacja. Zostało nam jeszcze jakieś 5 godzin jazdy. Driver zatrzymał się w jakimś serwisie, żeby trochę czynnika wrzucić do klimy. Bez niemiłosiernie gorąco, ale chyba tego nie zrobił. Ten not conduit? Nie mają, nie zrobił. Także wodę się dalej. Zatrzymał się w kolejnym miejscu. Tutaj mają. Także będą wpuszczali. Będzie trochę chłodniej może. To dobrze. Gwiazdko. Maybe they will make it, they will repair it? No. Why? Something's wrong. They need to nie zrobią. Coś się popsuło, wymiana tego zajmie dużo czasu, w związku z tym śmigamy dalej w temperaturze, no nie wiem, jak jest 45 stopni. Powoli zbliżamy się do Koh Kongu. No jeszcze tak, do 40 minut jest, może pół godziny. Rozpogadza się troszkę, to fajnie. Kierowca nadrabia to, co stracił wcześniej. Trochę trzeba. Dojechaliśmy już do Koh Kongu. Przyjechaliśmy prosto do Old House'u. Tutaj leży wujek, Beer Uncle, tak zwany James Bond. Wjeżdża się rodzina z Kambodży. I takie czuwanie będzie. Tutaj przygotowują oświetlenie, są stoły, są krzesła, jest przywiezione jedzenie. I wszyscy się zbierają. Nie będę pokazywał oczywiście wujka, nie jest to widok miły, już tam byliśmy. Podobno nadziei nie należy tracić nigdy, no ale nie wygląda to za różowo, tak powiem szczerze. Dobrze, dziękuję wam. Ten dzisiejszy odcinek zakończę w tym miejscu. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro. Cześć.